nas w budzie była taka jedna nauczycielka, pani Basia. Uczyła nas języka niemieckiego. O matko, jaka ona była cudowna. Samica ideał. Miała tu i tu. I też tu. No tu może nie, ale na pewno tu. Zakochałem się w niej od pierwszego wejrzenia. Odlatywało od niej konwaliami i paprykarzem szczecińskim. Mi w jakich mało. Zawsze jak gadałem z chłopakami, to byli jednego zdania, że jest szpetna jak gówno. Ja rozumiem, że tym troglodytom już mózg nie działa od lat, ale żeby taką cudowną kobietę nazywać motyką, to ja tego nie czaję. Wyśmiewali się, lecz ja i tak próbowałem, do pewnego dnia. Siedzieliśmy w klasie. Jak zobaczyłem panią Basię, to pała stanęła mi deba, a twarda jak głaz. Uśmiechnąłem się do niej, a ona powiedziała: zapiszcie sobie temat lekcji. Flirtuje ze mną jak nic, powiedziałem wtedy. Oczywiście, pani Basiu, już zapisuję. Okej, a ja mam to w życiu. Nie będę się germanizował, suko. Ale Michałku, dlaczego nie chcesz tego zapisać? Zrób to dla mnie. Dla pani to ja mogę kupić bon na operację ryja. Gnoju obesrany z hemoroidami. Szacunku trochę do tej cudownej kobiety. Zamknij ryj. Właśnie, Adrian. Nie odzywaj się tak do Michałka. Ale ja panią bronię, pani Basiu. Ten zafajdaniec nie ma prawa panią wyzywać. Pani patrzy na jego ryj. Spięcie w inkubatorze było trzykrotne jak nic. Patrz na swój ryj. Chyba łapałeś nim kowadło spadające z 8 piętra. A ty się posrałeś na wycieczce do Wieliczki i cię wypierdolili z busa. Stop pomówieniu. To ja się wtedy posrałem. Adi, o co ci chodzi? Wiesz, o co, szczur? Aha, dobra, czaję. Chłopaki, spokojnie. Michałek się lekko zdenerwował, a ty go wyzywasz. Prączewski wypadł do psychologa, bo znowu zaczynasz. Ale co ja kurwa zrobiłem? Stanąłem tylko w obronie pani. Marsz do psychologa. Hehe, łysol, musi iść do psychologa, bo ma małą faję. Ty się nie odzywaj. Włosy ci zardzewiały, ty ryży chuju. Kolo se polej po łepie, to może ci zejdzie tarda. Kurna, Adi, przepraszam. Nic się nie stało. Pójdę se baknąć i wrócę na haju życia. Michałku, nie gadaj z nim. To zwykły cham. I do tego szpetny jak moja kupa. Chyba jak twój ryj, motyko jebana. Kacperku, nie przekinaj i zapisz temat. Koniec wygłupów, kochani, wracamy do lekcji. Poszedłem smutny do psychologa. Mech, co ja jej zrobiłem? Dlaczego kryje się do szczura, a nie do mnie? Przecież jestem jedyną osobą, która jej nie wyzywa. Jak siedzisz, nio? A jak, panie, haj? Siedzisz, nio, bajerancko. Kopię w płuca. Mocny susz ostatnio zakupiłem, ale nie miałem z kim testować. Dobrze, że tu podbiłeś, Addison. Ma pan dzika przecież. Ten ćpun pożera więcej śnio niż Snoop Dogg w Wigilię. Dzik to tylko narzeka. Nieważne, jaki te macio ogarnę, to i tak powie, że słabiutkie. Tu masz pan rację. Kto cię tu przysłał? Bo wątpię, żebyś chciał sam tu przyjść podczas tej całej apokalipsy z biohazardem. Pani Kasia za brzydkie odrywki do kolegów. Brzydka to ona jest. Co za motyka? Holy shit. Niech pan tak nie mówi o niej. No co? Stwierdzam fakty. Ja ją uwielbiam. Jest moją crush. Moją crush jest mój crusher. On mnie nigdy nie zawiedzie. Nawet w łóżku. Uprawia pan seks z młynkiem do zioła. Czasami. A, w sumie zapomniałem, o czym gadaliśmy. Nie no, bracie, słuchaj, o gustach się nie dyskutuje. Skoro ona ci się podoba, to zrób ten pierwszy krok. Czyli ja swoją byłą żonę poderwałem dzięki alkoholowi i dziecku w wpadce. A potem to ślubi tepe. Czyli mam jej zrobić bachora, żeby ze mną była. Nie wiem, zapomniałem, co mówiłem. Dobra, to idę kupić jakiś prezent i biorę ją do siebie. Dziękuję za pomoc, panie Haj. Do widzenia. Z Bogiem, braciak. Niech ta baba jaga da ci dupki i bądźcie wesołym małżeństwem jak ja i Mary Jane. Chryste, ale się spaliłem. Poszedłem do karczmy, żeby kupić Kasi prezenty. Kupiłem pizzę na ciepło i smakotka z lodówki. Jak szaleć, to szaleć. Udałem się z prezentami do klasy Kasi. Nasza pierwsza randka. Będzie cudownie. Judaszu. O kurwa. Adi, to nie tak. Ty, Judaszu, sama zaczęła. Przyjacielowi nóż w serce. Uspokój się, kurwa. Ja ją kochałem, a ty to zrobiłeś. Ty, Judaszu, nóż w serce. Zamknij ryj. To ona mnie podpuściła. Powiedziała, że jak tego nie zrobię, to mi pałę wpisze. Nie chciałem ci jej odbić. Ale zrobiłeś to, Judaszu. Zabiłeś mnie i moje serce. Nóż tam zostanie. Liming, kurwa. Pysznie. Myślałem, że tylko jeden jest Judaszem. A tak naprawdę jestem nimi osaczony. Wy kurwa, Judasze. Nóż serce przebił. Wygnoję.
Byłem załamany i pijany. Moje zimne i puste serce, w którym pojawiło się trochę miłości, doszczętnie pękło. Już miałem iść po sznur, lecz szur wbił do kibla. Te kabanie. Idź stąd, Judaszu. Ale się spiłeś. Odstaw to już. Spiechdalaj obeserany, Judaszu. Nie zrobiłem tego specjalnie. Ona kazała mi to zrobić, bo mi jedynka wychodzi, a chciałem se oceny poprawić. Idź stąd. Posłuchaj mnie, głąbie. Masz 2 minuty. Basia zgodziła się, żebyśmy jebli trójkąta. Mówi, że ciebie też lubi. Poważnie. O kurwa, to idziemy. Jesteś ciągle zły pomimo to. Zobaczymy po seksie. Matko, trójkąt z nauczycielką. I to jeszcze z Basią. Ja chyba śnię. Jednak szur okazał się przyjacielem, a Basia jednak mnie lubi. To będzie najcudowniejszy moment mojego życia. To było potworne. Nie wierzę, że ją całowałem. Jasny gwint, muszę to z siebie wyrzucić. Ona miała ciulika i to większego niż mój. Co się dzieje z tym światem? Nie wiem, stary, ale to będzie trauma do końca życia. A ty się w niej bujałeś. A ty się z nią przelizałeś. A spierdalaj. Akaj Borys. Pewnie poszedł do tego transa. Na Luchańsko. Szczerze, to nóż w serce lepszy niż damski kutas w gębę. Morał z tej historii jest taki, żeby nikomu nie ufać i być Sigmo Mailem do końca życia.